Kolejny punkt uroczystości to wykonanie hymnu Polski z jednoczesnym podniesieniem flagi państwowej na marsz. Odczyta kapitan marynarki Marek Staniszewski. Żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo, są w niej szczególnie ważne w kalendarzu. Święta narodowe i rocznice wydarzeń, które zapisały się w historii polskiej niepodległości. Wśród nich wyjątkowe znaczenie ma Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej 1920 roku. Tego dnia wszyscy Polacy dziękują obrońcom, którzy stali i stoją na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Okazanie szacunku i wdzięczności ma szczególny wymiar, zwłaszcza teraz, kiedy na Ukrainie toczy się wojna, a granica z polsko-białoruska jest miejscem agresji hybrydowej. Żołnierze, każdego dnia ramię w ramię z sojusznikami pełnicie swoją służbę dla naszego bezpieczeństwa. Rodacy są wam wdzięczni za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie. Wszyscy murem stoimy za wami i poprzez udział w święcie Wojska Polskiego dziękujemy. Ostatnie lata to dla sił zbrojnych czas bardzo intensywnej modernizacji technicznej. Żołnierze otrzymują najnowocześniejszy sprzęt. Są już w wojsku czołgi Abrams K2, armatohaubice UK-9, wyrzutnie rakiet HIMARS i HULMO, samoloty FA-50, a wkrótce także F-35. Zwiększa się też liczebność. Obecnie jest to ponad 175 tysięcy żołnierzy pod bronią. Wszystkie te działania mają jeden wspólny mianownik. Silna biało-czerwona i nowoczesne Wojsko Polskie. Zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i jej obywatelom wymaga nieustannej, ciężkiej pracy oraz zaangażowania. Żołnierze Wojska Polskiego pełnią tę służbę za rok. Rocznicę Bitwy Warszawskiej, polskiego zwycięstwa dla wolności Europy, oddajemy hołd pokoleniom żołnierzy, którzy walczyli o wolność. Strzałem jedyna na polskiej granicy i jednocześnie wschodniej flanki NATO. Wszystkim przybyłym na uroczystości Święta Wojska Polskiego składam podziękowanie za to,
że stoicie murem za polskimi żołnierzami. Z wyrazami szacunku, Mariusz Błaszczak. Rozkaz okolicznościowy dowódcy garnizonu Grynia odczyta podporucznik marynarki Krystian Czucha. Życzenia powodzenia w dalszej służbie dla naszej ojczyzny.
Życzę wszystkim wiele wytrwałości oraz satysfakcji ze wspólnego dorobku. Pozdrawiam weteranów, kombatantów i rezerwistów. Życzę wszystkim pomyślności oraz wszelkiego dobra na przyszłość. Serdecznie pozdrawiam mieszkańców Trójmiasta i okolicznych miejscowości związanych z garnizonem Gdynia. Przekazuję także marynarskie pozdrowienia wszystkim wypoczywającym w naszym nadmorskim regionie. Niech żyje polski żołnierz. Niech żyje wolna, suwerenna i niepodległa Polska. Dla uczczenia święta Wojska Polskiego rozkazuję. W dniu 15 sierpnia podnieść wielką galę banderową na okrętach 3. flotyli okrętów stacjonujących w garnizonie Gdynia. W dniu 15 sierpnia oflagować jednostki i instytucje garnizonu Gdynia. Dowódcy ORP Błyskawica oddać w dniu 15 sierpnia salw świąteczny 21 strzałów armatnich. Przeprowadzić w jednostkach i instytucjach garnizonu Gdynia uroczystości, podczas których odczytać list okolicznościowy ministra obrony narodowej do żołnierzy z okazji święta Wojska Polskiego. Odczytać niniejszy rozkaz na uroczystych zbiórkach stanów osobowych jednostek instytucji garnizonu Gdynia. Rozkaz podpisał. Dowódca komandor Andrzej Ogrodny. Głos zabierze przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska. Panie generale, panie panowie, oficerowie, podoficerowie, marynarze. Po raz kolejny spotykamy się tu dzisiaj pod pomnikiem Faustynowskim. Jest z nami liczna grupa parlamentarzystów z panem senatorem, który witam bardzo serdecznie. Są z nami Piłsudczycy i chyba najgorętej chciałam powitać młodzież z Ukrainy, młodzież z miejscowości Winnica, która bardzo licznie przybyła na tym uroczystości. Dzisiaj obchodzimy Wielkiego Rada dla Młodych. Bardzo. Są pięknie ubrani, a to do wyróżnictwa. Dzisiaj obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego, które zostało uchwalone jeszcze w II Rzeczpospolitej, ale tak naprawdę od 1992 roku obchodzone jest w wolnej teraz i niepodległej Polsce. Święto, o którym mówimy o obronności, w którym kłaniamy się nisko przed wszystkimi, którzy pełnią zaszczytną służbę, a my szczególnie zwykli przez marynarką wojenną. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy bronią Polski, a w szczególności oficerom, podoficerom, kadrze, pracownikom cywilnej marynarki wojennej. Szanowni Państwo, bitwa warszawska to bitwa, która zatrzymała armię bolszewicką na zachód. Dowódcą armii polskiej był oczywiście marszałek Józef Piłsudski. Ambasador brytyjski bardzo prędko po tej bitwie napisał książkę, której sam tytuł jest bardzo jednoznaczny. Podkreślił, że była to 18. najważniejsza bitwa w historii świata. My pamiętamy o bitwie, ale chcemy teraz szczególnie mówić o czasach współczesnych. Życzę, abyśmy mieli jak najlepiej wyszkolonych marynarzy. Życzę nam wszystkim, aby żołnierze bezpiecznie mieli swoją misję, aby bezpiecznie tutaj pracowali. Życzę, aby mieli nowoczesny sprzęt. Marynarka wojenna zmienia się, ma coraz bardziej nowoczesny sprzęt. Życzę, żeby był sam najnowszy. Szanowni Państwo, patrząc na to, co dzieje się za wschodnią granicą Polski, na terenie Ukrainy, gdzie od pola roku toczy się wojna, której się nikt nie spodziewał, kiedy wydawało nam się, że żyjemy w bezpiecznych czasach, a może wojny odbywały się, nie oszukujmy się, na Bałkanach, w Afryce, ale tu, w środku Europy, nie wierzyliśmy, że coś takiego może nas spotkać. Biorąc w czoło przed bohaterskimi żołnierzami ukraińskimi, którzy stawiają czynny opór na jeździe rosyjskiemu, chciałbym życzyć nam wszystkim, aby nas nie spotkało, a żeby w Ukrainie jak najszybciej nastał pokój. Jeszcze raz kłaniam się nisko przed kadrą, oficerami, marynarzami, marynarki wojennej.
Dzięki za wszystko. Apel pamięci odczyta podporucznik marynarki Mateusz Karda. Następnie oddany zostanie salut świąteczny, czyli 21 strzałów armatnich z okręgu Muzeum OMP w Błyskawicy. Mieszkańcy Gdyni, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu pamięci pod pomnikiem Polska Morska w Gdyni, aby z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego oraz broniącym jego granic. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków, którzy na przestrzeni dziejów stawali do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy z kul bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie, a ich mogiły, rozsiane po całej Polsce i świecie, są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Do was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płoszczów, bohaterowie grunwaldzkiej Wiktorii, husarze z kul chwały Kirchholmu i Kłuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia. Stańcie do apelu! Wzywam konfederatów barskich, niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Wstańcie do apelu! Do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji i Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolik, drużyniaków oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam legendarnych zwycięzców wojny polsko-bolszewickiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości ojczyzny. Stańcie do apelu! Do apelu! Przywołuję obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów operacji Burza, heroicznych powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Wstańcie do apelu! Chwała bohaterów! Wołam was, żołnierze z Westerplatte i Heru, obrońcy Kępy Oksyskiej, marynarze floty wojennej Rzeczypospolitej, którzy z honorem stanęli do walki w obronie wolnej i niepodległej Polski.
Stańcie do oporu! Chwała obywatelom! Przywołuję żołnierzy polskich, ofiary totalitaryzmu, którzy do końca pozostali wierni przysiędze złożonej narodowi i ojczyźnie. Wzywam wszystkich rodaków zgładzonych w niemieckich obozach niemieckich i obozach koncentracyjnych, zamordowanych w katowniach Gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach i akcjach pacyfikacyjnych oraz wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Wołam Polaków zdeportowanych w głąb Związku Sowieckiego, zamęczonych w stalinowskich łagrach i zmarłych tam, na nieludzkiej ziemi, oraz zamordowanych w obozach i więzieniach NKWD oraz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Przywołuję znanych i nieznanych żołnierzy i funkcjonariuszy pochowanych na polskich cmentarzach wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Wychowie oraz innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu! Zginęli święci bezpieczeństwo! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich poległych w walkach, zmarłych z odniesionych ran oraz zamordowanych i zaginionych w trudnej i długiej drodze wiodącej ku wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie szczędząc ofiary krwi i życia, w imię pokoju oddali swe życie w różnych regionach świata, w imię praw człowieka i demokracji. Stańcie do apelu! Kolejne dystanse obok! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, podobnie. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć! Thank you.
senator Sławomir Grzybic. Delegacja Marynarki Wojennej na czele reprezentacji instruktora Marynarki Wojennej kontradmirał Włodzimierz Kułagin. Prezydent Unii Wojciech Szczurek, przewodnicząca Rady Joanna Zielińska, Rumstyra. Agencja Mienia Wojskowego. Prezes Polski Oceanów Teodora Cieszewska-Mielewczyk.
wniosek Solidarności Polskich Kombatantów Połonionych w Jednoczeniu, Krajowa Komisja Solidarności Gdynia. Koło numer 2 Pomorskiego Związku Żołnierzy Wielkopolskiego. Partia Polska 2050 trzyma na połowie. Proszę o wykonanie sygnału ciszy. Proszę orkiestrę reprezentacyjną Marynarki Wojennej o wykonanie hymnu do Bałtyku oraz pieśń reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Thank you.
Uroczystość zakończy wyprowadzenie wojskowej asysty honorowej i przegrupowanie do defilady, a następnie defilada. W związku z czym wszystkich Państwa serdecznie zapraszam w okolice Masztu Centralnego.